Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku otwieram kolejną mega przesyłeczkę, tym razem ze Szwecji. Mój znajomy poszedł do sklepu i zakupił mi szwedzkie produkty z kolekcji Euro 2020. Są w nich właśnie limitki, które można trafić praktycznie tylko w Szwecji, dlatego no, liczę na to, że wpadnie na przykład mały issak, duży issak. Zobaczymy, moi kochani. Chciałbym tutaj podziękować od razu na wstępie mojemu przyjacielowi. Thank you very much for help. No i zaraz zobaczymy, co w ogóle w środku jest. I sobie na pewno jakiś produkt otworzymy. Ok, mamy trzy nordyckie giveboxy. Jedna XXL, dwie limitki malutkie, 10 saszetek. Wszędzie jest Lukaku, jak widać. Tutaj jest jeszcze nasza wymianka. Za chwileczkę pokażę. Następnie mamy małe puszki. To jest też wersja wszystko szwedzka. Trzy małe limitki i cztery saszetki. I starter paki, moi kochani. Trzy limitki małe, jedna duża. Mamy jeden taki, drugi i trzeci. Więc może dzisiaj na odcinku otworzymy sobie taki nordycki mega starter pack ze Szwecji. Zrobię porównanie starter packa z Finlandii i ze Szwecji. Sprawdzimy, który lepszy. Tak więc to sobie przesuniemy tam do góry. To również. Sprawdzimy najpierw jeszcze limitki. No i jak już widać, na pierwszy rzut Quaison, jego już mam. Marcus Berg, Robin Olsen i Sebastian Larsson, czyli 4 razy Szwecja. Tutaj tak patrzę, no ten Berg troszkę rogi ma pozaginane. Czyli 4 karty ze Szwecji. No a teraz zobaczymy, co wpadnie w starter paku. Fajnie by było, jakby wpadł isak, duży albo mały. No niestety Ronaldo, czyli ta jedna z najbardziej popularnych limitek XXL w starter pakach. Końsy. Trzy saszetki. Tutaj mamy Paulsena z Danii. I gdzie mamy jeszcze pozostałe limitki? Tutaj jest Victor Lindelöf i Cristiano Ronaldo. Czyli sami Szwedzi dzisiaj na odcinku praktycznie. Cztery z wymiany i trafiłem kolejnego Szweda. Trzy saszetki, zobaczymy, co wpadnie. Może jakaś nordycka karta. Dele Alli, Pereira, Felix Wonderkid, Kral Wonderkid. No i mamy rarkę, popatrzcie. Sergio Ramos. Do tego Donnarumma i Laimer. Czyli w pierwszej
Saszetce wpadł Ramos na rarce. Co w drugiej? Gytkier, Kowalenko, Lindner, Moreno, logo Vali, Witzel, fans favorite, Larsson, key player i Embolo. Alderweireld, Uronen, Neves, Batshuayi, kapitan Hiszpanów Ramos, Berg, Cilesen i Poyan Palo. Ile mamy minutek? 6. To sobie jeszcze otworzymy małą puszkę kolekcjonera. Co można tutaj trafić? 3 małe limitki i 4 saszetki są w środku. Van Dijk, Gnabry i Harry Kane. No, czyli takie popularne limitki wpadły. Nic tutaj takiego nordyckiego nie ma. No, ale może w saszetkach jeszcze wpadnie jakaś karta nordycka. Wtedy na plus ta puszka. Morel, stadion w Londynie. Multiple Francja. Lindelöf, defensive rock. Jarmolenko, fansik, kapitan. Baumgartlinger, Austria, Alaba i Braithwaite. Verratti, Chadli, Saul, Hennessy, line-up Hiszpania, Bonucci, kapitan Włochów, Griezmann i Emre Can. No, coś nordyckich kart nie widać. 6. saszetka i jak na razie nic jeszcze nie wpadło. Jorgensen, De Jong, Gnabry, Moraes, Elvedi, Oyarzabal, Multiple Anglia i Celik. Walker, Liner, Barisic, Klosterman, logo Portugalii, Jankto, fans favorite, Multiple Portugalia i Højbjerg. Czyli moi kochani, no jeżeli chodzi o tą puszkę, no to trochę słabo, bo limitki żadne jakieś rzadkie. Gnabry, Van Dijk i Harry Kane. Nordyki też nie wpadły ani tutaj w starter packu, ani w puszce. Więc jedynym, można powiedzieć, plusem jest ta rarka Ramosa. No i te dwie limitki to też nie jest nie wiadomo jaka rzadkość. No ale lepiej, że takie wpadły, aniżeli te, które można w sumie trafić w każdym kraju. Tak więc napiszcie w komentarzu, co myślicie odnośnie tych dwóch produktów. Starter pack ze Szwecji i mała puszka ze Szwecji z dzisiejszego odcinka. Pozostałe produkty będą oczywiście otwierane na innych odcinkach. Tak więc ja się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!